4 miesiące temu byliśmy tutaj razem z Robertem Endykiem, moim pracownikiem, świetnym dyrektorem handlowym, który odpowiada za aluminium. Wyjeżdżaliśmy do Lęborka mierzyć piękny dom dla klientów z Instagrama. Dzisiaj Was pozdrawiamy i do Was wyjeżdżamy. Tak, dlatego że od 3 dni montujemy u Was świetną stolarkę aluminiową, ślusarkę aluminiową, czyli okna aluminiowe na profilu Jawal. Do tego rolety zewnętrzne firmy Bubendorf. Będzie się działo. Trzymajcie kciuki. Jedziemy. Wczoraj było szklenie, dzisiaj będzie uszczelnianie. Także będą naprawdę fajne filmy, fajny materiał. I kto wie, co jeszcze po drodze nas spotka. Także do zobaczenia. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, ojciec Okienko. Hej! Słuchajcie, mamy duże zadanie, bo okazało się, że w drodze do Lęborka Michał zadzwonił, że potrzebujemy odstawki do prowadnic. Do prowadnic rolet Bubendorfa. Także zaraz dzwonimy do Rafała, którego dzisiaj nie ma. I firma Viral w postaci Bartka i mojego taty, Ryszarda, utnie kilka listew dolnych jako odstawki. Także dzwonimy. No, ale i w... kurde, jak ta lala! Pierwszy sukces! Viral team! Viral team! Piękny dom w Lęborku. Dom u klientów z Instagrama, z czego się bardzo, bardzo cieszę, dlatego że coraz więcej Was przychodzi właśnie z tych kanałów, mediów społecznościowych, tutaj z Instagrama. Ale co jest szczególnego w tym domu? To, że u góry mamy tylko 4 okna i wszystkie okna są trójkątne. Czy też trapezowe, tak jak ten. To jest największe. Wymiar tego okna około 2,5 metra szerokości na 3,70 wysokości w piku. Naprawdę, Robert, pokazałeś świetną robotę i świetny pomiar. Gratulacje. Także naprawdę wyszło fenomenalnie. Chłopacy, montaż jeszcze lepszy. Wszystko dokładnie kotwami zrobione. A od wewnątrz już piękny wins i uszczelnienie tych membran. Kolor antracyt, klamki srebrne, klamki z kluczykiem. Naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Także góra cała w trójkątach, a dół zobaczycie za chwilę, bo dół jest przepiękny. Salon, ogromne okna, 2 HS-y, duży fix i kilka małych okien. Chyba 3 małe okna, takie już standardowe, ale duże okna, duże trójkąty i piękny Lęborg. To będzie hasło tego odcinka. Akurat kolejny trójkąt, który chłopacy regulują, trochę mniejszy, minimalnie, ale też naprawdę bardzo ładny. I tutaj obok też kolejny duży. Czwarty to jest taki malutki, nie będziemy go teraz pokazywać, ale tutaj bliźniak tego z drugiej strony. Też już gotowy, też z klamką z kluczykiem, też na purotermie i też na profilu Jawal. TM77HI. Zaczynamy. Dojechaliśmy właśnie do Lęborka, w którym chłopacy montują piękne okna, ale powiem Wam tak. Byłem teraz u góry. Trapezy przepiękne, ale to, co jest w salonie, to jest absolutna petarda. Nie wiem, czy już tutaj inwestor oglądał, ale THS-y, ja jestem sam w szoku, że tak to lekko chodzi i naprawdę wygląda obłędnie. Chodźcie zobaczyć, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Skrzydło o wadze 350 kg, szyba o wadze 350 kg, całe okno około 850 kg do 900 kg. Sprawdzę to dokładnie w dokumentach, żeby Wam jeszcze powiedzieć, ale naprawdę dla mnie ten zestaw, ten HS jest wyjątkowy. 5,5 metra szerokości, 2 skrzydła ruchome, 2 rolety marki Bubendorf na każdym z nich. Coś, co powinno być marzeniem każdego użytkownika takich pięknych domów. Dla mnie realizacja marzenia, jako dla wykonawcy. A dla Was? Co o tym sądzicie? Czyli
przepiękny salon przeszklony, który wyposażyliśmy w rolety z funkcją żaluzji Bubendorf. Na każdym HS-ie po dwie rolety, na dużej witrynie kolejna roleta i dzięki temu naprawdę to miejsce robi się wyjątkowe. A ja dla was jeszcze nagram, bo naprawdę robi to wrażenie. Seba nam tu ładnie doświetla. Tutaj zobaczcie, na dużej witrynie dla was się zmieni na małym HS-ie i na dużym HS-ie. Wow. Kończąc spotkanie na budowie, opowiem wam o najważniejszym pomieszczeniu w tym domu. Salon, w którym mamy przepiękne okna. Wszystko na profilach Jawal. HS-y 2. Na profilu DP180. Pierwszy HS 5,5 metra szerokości, 2,5 metra wysoki. Dwa skrzydła suwane. Już widzieliście, zaraz jeszcze je pokażę. Drugi 4 metry na 2,5. I fix, ogromny, 3 metry na 2,5. Naprawdę wygląda to pięknie. Wszystko w kolorze antracyt, posadowione na ciepłych belkach z purotermu w systemie montażu Titan Wings z 20 gwarancją szczelności połączenia okna z murem. Zobaczcie sobie, jak to działa, bo naprawdę zobaczymy. Skrzydło 350 kg i zobaczcie, idzie jednym palcem. Może nie tak lekko jak przy tych mniejszych, ale naprawdę jest to wyjątkowe. Nie spodziewałem się takiej lekkości, ale ekipa Oknario spisała się fenomenalnie. I tak zwany cichy domyk, podnośnik skrzydła, który pomaga bardzo lekko tym skrzydłom operować. Ciężko mi jest mówić o tej lekkości, ale mam nadzieję, że widać to na filmie, bo bez większej siły suną przepięknie. Duży fix, o którym mówiłem, zobaczcie, ja mam 1,90 m. Jak wygląda na tym tle? Myślę, że jestem dość mały. No i ostatni HS, jedno skrzydło tylko ruchome. Ale powiem wam, to lekko chodzi. No i tutaj chciałbym, żeby wszystkie okna przesuwne w domach naszych klientów i nie tylko moich chodziły właśnie w ten sposób. Wczoraj byłem jeszcze w Łodzi, dzisiaj w Lęborku, z centralnej Polski nad morze, ale kończymy jak zwykle w Poznaniu. Także mamy weekend, piątek i zadowolonego klienta. Klienta, klientów, klientkę, wszystkich, przede wszystkim mnie, producenta, KMD, Krzysztof Marcin, pozdrawiam. Świetna robota, Robert, to już mówiłem wcześniej, naprawdę pomiar majstersztyk, ekipa, Waldek, Kola, Michał i Dominik również. Nawet otrzymaliście moją wdzięczność finansową dzisiaj dodatkową za tę robotę. No i chłopaków wszystkich z Oknario pozdrawiam też, bo nie było mnie długo, a dawaliście radę. Część ekipy na szkoleniu, a część ekipy montowała na miejscu. Także bardzo dziękuję i liczę na więcej. Wrócimy tam jeszcze na pewno do Lęborka. Pozostało nam kilka drobnych spraw do zrobienia, ale to, co dzisiaj osiągnęliśmy, mam nadzieję, że wam się podobało, bo jak dla mnie materiał perfekcyjny, szkoleniowy. Kolejny dom w stylu Home Concept 79 tym razem po zmianach mamy na swoim koncie, moim Oknario i Oknario Home. Do zobaczenia, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, za tydzień. Hej.